Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Vika Horse Life. Dzisiaj wymyśliłam taki dosyć fajny odcinek. Myślę, że wam się spodoba, bo to będzie odcinek, w którym omówię wszystkie konie, na których robiłam coś pierwszy raz, albo z którymi robiłam coś pierwszy raz, więc będzie to pewnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe dla was, ja mam nadzieję, bo naprawdę, moim zdaniem, takie filmy są naprawdę super. Więc jeżeli wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. A my ruszamy. Pierwszym koniem, na którym robiłam coś pierwszy raz, była Mania. Może nie do końca to zrobiłam z nim pierwszy raz, bo już wcześniej myślę, że siedziałam na koniu, ale był to koń, na którym pierwszy raz na nim wsiadłam, kiedy już wiedziałam, że będę się uczyć jazdy. Ja na nim właśnie pierwszy raz wsiadłam, sobie zobaczyłam i właśnie dlatego ona jest taka dla mnie ważna. Więc no myślę, że można ją zaliczyć do tych koni, z którymi albo na których robiłam coś pierwszy raz. Na niej tak pierwszy raz poważnie jeździłam, że tak powiem. Pora na drugiego konia. I drugim koniem, na którym robiłam pierwszy raz coś, to jest Milka. Na niej pierwszy raz już jeździłam w nowej stajni, więc też było bardzo fajnie. Już kłusy, więc no, był to też w sumie bardzo ważne, jest to dla mnie koń, też na niej pierwszy raz galopowałam na oklep, galopowałam na ląży, pierwszy raz jeździłam na niej drążkę w galopie, więc no taki dosyć ważny też koń, jeden myślę z ważniejszych jak na razie w mojej przygodzie jeździeckiej. Kolejnym ważnym koniem jest Suzy. Na Suzy miałam swój pierwszy oklep oraz również na Suzy pierwszy raz jeździłam galopem sama, bez ląży, więc no to już taki ważny konik. Myślę, że też jeden z ważniejszych i też dużo na niej trenowałam. Następnym koniem jest Latigo. Na nim pierwszy raz, znaczy nie na nim, tylko z niego pierwszy raz upadłam. Ten upadek z kłusa 2 lata temu ponad. No, jak to Latigo. Latigo, jak to Latigo, spadłam z niego. No ale coś to upiekliśmy i już było ok, więc też Latigo taki dosyć, no, ważny koń. Kolejny koń to Harbas. Na Harbasku pierwszy raz kupiłam małego krzyżaczka, taką krzyżówkę, więc myślę, że to też można zaliczyć do koni, na których robiłam coś pierwszy raz, no bo na nim pierwszy raz skakałam i naprawdę było mega, mega super. Następny konik to Mola. Na Moli pierwszy raz jechałam w teren, więc no też mega fajnie. Więc no ja myślę, że też ona jest takim ważnym konikiem. No i że też jest taka, wiecie, ważna. Następnie mamy kucyka Pszczołę. Pszczoła to pierwszy kucyk, na którym jeździłam w życiu, więc no taka pszczółęcja. Na niej pierwszy raz jeździłam w życiu na kucyku i naprawdę było fajnie. Było fajnie na takim kucyczku się przejechać. No i dalej mamy myszkę. Na myszce jeździłam pierwszy raz w siodle ujeżdżeniowym oraz w innej stajni właśnie na obozie. Następnie mamy chrupciczkę, chrupkę naszą ukochaną, z której pierwszy raz spadłam w terenie, więc no też można to zaliczyć, że zrobiłam to pierwszy raz, bo pierwszy raz z niej spadłam.
Następnie mamy kuzyczka Nicole. Ją pierwszy raz w życiu lążowałam. Pierwszy raz w życiu lążowałam wtedy konia i właśnie nią takiego szetlandzkiego kucyczka. Kusem tylko co prawda leciała. No ale wiecie, i tak zawsze coś to była pierwsza w życiu ląża z prawdziwym koniem. Kolejny koń, na którym pierwszy raz miałam woltyżerkę, czyli Wigol, i nim sobie jeździłam woltyżerkowo właśnie. Okej, kochani, ja myślę, że to były takie wszystkie ważniejsze dla mnie konie. I no, jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał na dole. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pa pa!